Dzień dobry, witam Państwa najwspanialsza para na polskim YouTubie, czyli Zuzanna Jurkiewicz i Dawid Zalewski. W dzisiejszym podcaście Tak było poruszymy kilka bardzo istotnych tematów. Zaczniemy od koronawirusa i tego, w jaki sposób wpływa on na gospodarkę. Później bardzo szybko i sprawnie przejdziemy do tematu ustawy antyaborcyjnej, a na koniec jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej przejdziemy do tematu wychowania seksualnego, które nie istnieje. Nie. A więc, panie Dawidzie, Tak, co ma pan do powiedzenia? ostatnie dwa tematy robisz ty, bo ja sam tego pracy nie znam, prawda? Ja tutaj siadam ja tylko Ja też nie, pod to bardzo nie. poważnymi rzeczami, jakim jest gospodarka światowa. Światowa, nie polska. I to mówisz o koronawirusie. Za dużo ostatnio tego koronawirusa mamy. Mogłeś powiedzieć po prostu o gospodarce. Ale dobrze, już tutaj nie uważając twojemu sposobowi mówienia. Mamy tutaj, prawda, na razie spekulacje, takie no, przewidywanie, jak się obniży polskie PKB i czy wiesz, ile jest procent aktualny? Mało, nie wiem. Obniży się o 3,4 punkta procentowego. Więc no sporo. I co jeśli koronawirus się zatrzyma tak no w najbliższych dniach? A jak nie, to Nie zatrzyma się. będzie sobie spadało jeszcze mocniej. Nie zatrzyma się, Będzie mówisz? spadało, chociaż powoli chcą rozmrażać gospodarkę. No Ale czy to dobry pomysł, to też jest kwestia dyskusyjna. I czy rozmrożą, to też nie wiadomo. nie wiem. Znaczy, no, 3,4 punkta procentowego to jest już no, nawet sporo. I to jest chyba pierwszy spadek od 20 lat. Albo 10 co najmniej. Nie, 20 chyba. No, 20 lat jakoś Taki koło. research był. Taki research. Taki. Znaczy wiem, że gdzieś lata 90. był spadek. Ale gdzie dokładnie to nie wiem. Ale dobra, powiedziałeś o rozmrożeniu gospodarki. No to czy teraz, czy oni powinni rozmrożyć gospodarkę twoim zdaniem, czy tak niekoniecznie? Według mnie nie. To znaczy jest troszkę za wcześnie. No tylko, że wiesz, no tutaj były robione statystyki, jakie mają zapasy, tak jakby. Oszczędności, na ile wystarczą poszczególnym Polakom. I 16% z nich zadeklarowało, że ma zapasy na przykład oszczędności na miesiąc maksymalnie. Tak, bo właściwie, jeżeli ktoś wykonuje jakieś zawody związane z pracą z ludźmi, z pracą z ludźmi, no, na przykład fryzjerze czy kosmetyczki, mają teraz bardzo ciężko. No tak, i to jest teraz pytanie, bo takim ludziom się mogą kończyć oszczędności i no, oni mogą tutaj potajemnie robić to. Więc no, teraz No ale pojawia się wiesz, pytanie. No? w zasadzie potajemnie robi się to też na mniejszą skalę, ale z drugiej No strony tak. też może z mniejszym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jak to wiesz, potajemnie na mniejszą skalę, no to jak już robi to rodzina. No, a jak oni na przykład otworzą swoje zakłady fryzjerskie w podziemiu, że tak powiem, No tak, no to tam raczej, to że będą przyjmować wszystkich. dokładnie, będą przyjmować wszystkich. Koronawirus może się rozprzestrzenić dosyć łatwo, bo że skoro będzie to no, nielegalne, jakby nie patrzy, no to pewnie tam z zasad higieny takiej No nie kwarantannowej nie będą będzie aż tak przestrzegany. przestrzeni. Więc nie wiem, czy nie byłoby lepiej na przykład pozwolić im na to, ale dać jakieś obostrzenia. Żeby jednak przestrzegali czegokolwiek. Tylko że no jakie? Znaczy no Nie. wiadomo, że odkażenie rączek, No, no na maseczki. przykład. No bo jak teraz jest to czarna strefa, no to raczej nawet tego może nie być. Bo teoretycznie jak to wiesz, Tylko nie myjesz że. rączek, no to wiesz, więcej czasu na strzeżenie, więcej klientów obsłużysz. Więcej hajsu. Nie, tak nikt nie myśli, naprawdę. To, Ej, no w nie wiem, sensie, ej, ale w sumie zobacz na co z ludzie innej czają, że trzeba perspektywy. umyć ręce. Znaczy, No. tak, może czaj, ale zobacz, jak taki fryzjer sobie zobaczy, no, rynek na czarno się kręci, to co, robię to nielegalnie, nie płacę podatków, tyle hajsu mi zostaje w kieszeni, to może by tak ogólnie sobie zacząć robić to nielegalnie. No. I to, no, część może tak być. Tak sobie pomyśleć. Więc no nie wiem. W zasadzie najgorzej mają teraz średnie firmy, ponieważ no duże firmy, jak duże firmy, one sobie jakoś na tym rynku poradzą.
Nie, no Małe właśnie, firmy. duże firmy też już powoli sobie zaczynają się nie radzić. Nawet firmy lotnicze sobie już tak, są w ciężkiej sytuacji. No lotniczo tak, bo oni no, jak lotniczo home office zrobisz? No, Już tam to samoloty nie były latają. memy, że były memy pilot przed komputerem, nie gra w grę, gdzie jest pilotem home office. Home office, dokładnie. Nie, No właśnie zobaczymy. ale małe firmy, osoby na własnej działalności sobie jeszcze mogą skorzystać z tak zwanej dziurawej tarczy, czyli tarczy antykryzysowej. Ale której? Wiecie, z Pierwszej, dwóch. drugiej czy trzeciej? W sumie o trzeciej nawet nic nie wiem. Właśnie też nic nie wiem. Wiem, że to jest. Tak, no to No. pierwsza i druga. Nie wiem, co z trzecią może. Może mówię teraz przestarzałą informację, może trzecia się zajęła średnimi przedsiębiorcami. Ale właśnie podawałam ci przykład fryzjerów, którzy tutaj walczyli, bo jest sobie zakład, w którym zatrudniają 30 osób około. Wszystkie na umowę o pracę. Czyli starali się zawsze, żeby ludzie nie byli na śmieciówkach, żeby wszystko było, no wiadomo, zusiki, nie zusiki, żeby wszystko było jak najlepsze. I nagle od państwa nie dostali nic, bo nie wpisują się w kryteria tarczy. No tak. Ej, słuchaj, teraz sobie sprawdziłem na telefoniku i news z 14 minut temu, tarcza antykryzysowa 3.0. Zanim przyjął trzecią osłonę pakietu tomasowego. 14 minut temu. Poparło I to możesz 233 czytać. posłów, przeciw było 212, 11 się wstrzymało. No wiecie, i co my tu mamy? Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu kwotą nawet 900 milionów złotych. Na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. No wszystko spoko, ale jak ten interpret to zrobił? Szczerze, to jest możliwe zwolnienie z opłacania składek dla samozatrudnionych przez zwiększenie limitu dochodów do 7 tysięcy złotych. No spoko. Dochód zapłaci mu zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ale to dla kogo to jest? No właśnie, tak nie ma dla kogoś być, nie? Trzecia osłona Bo tarczy właśnie. antykryzysowej zawiera również pakiet przepisów antylichwiarskich, przewidujących na przykład zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 5% jej wartości. I nie wiem, w kogo to jest wycelowane. Bo jeszcze wiem, że też artyści bardzo walczyli o to, żeby też mieli jakiś udział w tej tarczy. Bo no, takie, że tak powiem, aktorzyny teatralne, no ciężko mają. Ja już o tym mówiłam. Mówiłam o tym w jakimś odcinku, że aktorzy mają ciężko, prawda? Nie, chyba nie. Chyba tak, Jakoś się, to chyba tak tak mi się ogólnie, tak wydaje. chyba o tym rozmawiałeś, nie Tak? wiesz? Nie za dużo rozmawiamy. Za dużo rozmawiamy, za mało nagrywamy. To jest myśl tego odcinka. Twoja myśl. Ale Odcinek z tego nasz odcinka. wspólny. Ale to jest dobra myśl. Za dużo gadamy, za mało nagrywamy. Ja to pochwalam, jestem za. Jeju! Ej, to nagrywajmy sam głos, a potem będziemy nagrywać obraz. Będzie lepiej. Mówię, ten projekt wprowadza też nową daninę, którą mieliby zapłacić operatorzy internetowych platform wideo na żądanie. Netflix? Nie chcę dodać, co to znaczy wideo na żądanie, ale No, Netflix. okej, Ej, ale w sumie wideo na żądanie to też już YouTube. A wiem. No. i teraz pytanie, co my, co YouTube będzie płacił? Daninę jakąś paskłatę? Nie wiem, nie wiem. Mimosza, ja chętnie przyjmę. Bo Netflix to akurat rozumiem, bo tam sobie coś chyba porozmawiamy, bo Netflix tam w ogóle bije rekordy. Ludziom się nudzi, ja nie rozumiem dlaczego. Jak to nie rozumiem, dlaczego? No, mi się nie nudzi. No, bo mamy Ogólnie. zajęcie, na przykład w postaci nagrywania podcastu. Ja im mogę dać tę robotę. Ej, ludziom się nudzi, a jak chcę im w coś wyrobić, to nie chcą. Nie chcą. Bo to będzie gorsze niż siedzenie i nudzenie się. Dlatego Ej, mam takie lepiej usiąść na cringe'owe kanapie, miny. żeby wziąć sobie na przykład, nie wiem, popcorn i Obejrzysz oglądać Netflixa. Netflixa. Grube Ej, dupy, ale los. naprawdę, ja sobie nawet statystykę sobie otworzyłem. I no słuchaj, aktualnie to wygląda tak, że w czasie pandemii Netflix zyskał prawie 16 milionów nowych użytkowników. I Wow. 709 milionów dolarów zarobił z tego. Więc no,
Tutaj Netflix Herdo sobie radzi na tym. Robi po prostu taki Herdo masakra. Zresztą, ej, w sumie połowa Polski prawie. 16 milionów. Plus wiesz, kiedyś jak coś miało Netflixa, to się szło do znajomego i się razem oglądało, a teraz się nie pójdzie. A co, ja sobie nie. A sobie, no w sumie mam A nie, to odrzucenie jakieś hasła, nie? tam... No tak, no ale... Uła, ale się przycięło. I dobrze. Mówię, że nie każdy chce udostępnić hasło Ano, swoje nie do każdy to. Netflixa. To jest fakt. O, ja tu nawet mam statystykę, z jakich regionów. Ej, słuchaj, z Europy jest 6,96. 6,96 miliona subskrybentów w Europie jest. To jest śmieszne. Nie wiem. Ale taka ładna cyferka, mi się podoba. Co tu Wiem, mam że jeszcze lubisz, wiem. ciekawego? Nic nie mam ciekawego. Jakaś informacja wyćmienia, to jeszcze to nie Beznadziejna wiem. statystyka. Nie lubimy. Nie lubisz statystyki? Statystyka największy Nie. kłamstwo ludzkości. Oj, co my tu jeszcze mamy? Firma potwierdziła, że nagły wzrost liczby użytkowników odnotowała w marcu, gdy wiele krajów nałożyło na obywateli obostrzenia i zaleciło pozostawienie. Jezu, co? Pozostawienie? Jezu, kto to pisał? Pozostawienie w domach w związku z szerzącym się koronawirusem. Czemu Google to pisał? Pozostawienie w domach, tak. Pozostawmy się w domach. Ja się pozostawiam. Pozostawię się w domu, ja też się Tu się pozostawiam w domu. zostawię, tam się zostawię, tak się pozostawiam. Znaczy, nie no, żeby się pozostawić w wielu miejscach, to byś musiała, nie wiem, wziąć nóż i się pociąć. Tak wiesz, na kawałeczki. Bilokacja. Albo bilokację. Umiem. Wiesz? No jasne, że tak. No to ty. A właśnie tak się poobróciłam, bo sprawdzam, czy mnie tam nie ma. Ale tak jeszcze sobie Wreszcie. wracając na No. chwilkę do gospodarki. To Polski Instytut Ekonomiczny zrobił też prognozę, uwaga, wpływu koronawirusa tak jakby na polską gospodarkę niemiecką. I zrobił takie trzy perspektywy. No i Jakie? najbardziej optymistyczny zakłada 1 miesiąc przestoju, mały spadek produkcji oraz szybki powrót na ścieżkę wzrostu. I wtedy sobie wartość dodana w niemieckiej gospodarki byłaby niższa o 152 miliardy euro niż rok temu. To znaczy całoby, że sobie PKB Niemiec spadnie o, uwaga, 3,7 punkta procentowego. Czyli dużo. No dobrze. Drugi scenariusz też umiarkowany. I to są już 2 miesiące przestoju. Duże zmniejszenie produkcji oraz szybkie wyjście z recesji. I zakładam spadek o wartości 357 miliardów euro. Tak? Miliardów? Chyba miliardów. Co przełożyłoby się na niższe o 10,1 punkta procentowego spadek PKB. I uwaga, trzeci scenariusz, najbardziej pesymistyczny, jaki założyło prawda sobie tutaj polska ekonomia, że 3 miesiące przestoju, duży spadek produkcji oraz powrót do aktywności gospodarczej sprzed epidemii w okresie 4-miesięcznym. I wtedy mamy sobie Wow. spadek wartości dodanej o 729 miliardów euro, czyli spadek PKB o 20,6 punkta procentowego. 20 punktów procentowych, rozumiesz to? W tym roku. Niemiecka gospodarka się załamuje, dzień dobry. Każda gospodarka się w sumie załamuje. I no, ale wiesz, aktualnie w Polsce, no to mamy tam perspektywy 3,4. No. Spadku. Mamy tam 4,2 i najbardziej pesymistyczna jest chyba 10. A w Niemczech to jest 20 punktów procentowych. No tak, ale w Niemczech w zasadzie jest i więcej przypadków, i wcześniej się to wszystko zaczęło. No tak. Więc są w gorszej sytuacji od samego początku. Ale ze swojej winy też trochę. No.
Bo kiedy widziałem, jakie zakazy były wprowadzone. W zasadzie no. To wszystkie państwa europejskie to za swoje winy. No tak. Mają tyle przypadków. Bo jakby się zastanowić, to można by powiedzieć. Można by powiedzieć, że z winy Chin, że nie wyłączyła wszystkich lotów, wszystkich tych. Całego wyjazdu z kraju. Tak od razu, nie stąd. Tak. Ale też. No gdyby pozamykali granice i wprowadzili kwarantannę dla tych, których sprowadzają, no to byłoby lepiej. No tak. No wiesz, na przykład, co z tego, że w Polsce była kwarantanna, jeżeli była ona w domu z rodzinami? No, rodziny mogły się odrażać. No. Będę dosyć kiepska sprawa. Ale nie wiem, w sumie, czy ci pierwsi, którzy wrócili, mieli kwarantannę. Pierwsi, ta pierwsza fala. W ogóle to było tak niepilnowane, szczególnie na początku. Poza tym kwarantanna zaczynała się za każdym razem dzień po. Czyli jeżeli wróciłeś w poniedziałek, to w poniedziałek mogłeś sobie normalnie iść do sklepu i dopiero od wtorku masz kwarantannę. I jeszcze ci na lotnisku mówili ludziom, to jak mam teraz wrócić do domu? Komunikacją miejską. No. Pozagrażę sobie też po ludzi. Jaki pan ma problem? Jest to piękna sprawa. Plus na początku jeszcze źle do tego podeszli, bo dostali takie wytyczne lekarze w szpitalach, że koronawirus diagnozuje się po 14 dniach. Nie do 14, tylko po 14 dniach. No, a zakres jest od 3 to maksymalnie 28, chociaż to już są skrajne przypadki. No. Ale uznajmy od 3 do 14. No, ale oni nie, bo 14. Tak. I jak ktoś był na przykład 17 dni albo 4 dni po powrocie, to w ogóle wykluczali koronawirusa na początku. Dziwnie trochę. No. No to wiesz, no, niemiecka gospodarka to będzie ucierpiała, no bo to o wiele mniejsze obostrzenia wprowadzała niż Polska. Tak. Może no, ja widziałem, że no w Polsce już była kwarantanna, zakaz wychodzenia, teoretycznie taki oficjalny. A no tutaj sobie ludzie chodzili normalnie, bez niczego. Tylko, że w zasadzie zakaz wychodzenia z domu jest nielegalny i jest złamaniem konstytucji. A Niemcy się już oburzają, że już za w ogóle. Ale co? Co to za obostrzenia, ograniczenie naszych praw? Nie, no Niemcy się już oburzali przecież. Nie słyszałem. Że ograniczają ich prawa, wprowadzając te wszystkie obostrzenia. Nie widziałem tego. Ale no. Czuję, że śmiałbym się mocno. No wiesz, no w Polsce był ten zakaz wstępu do lasów i tak dalej. I to według mnie też nie było dobre, no bo zamknięcie ludzi w domach nie wpływa na nich dobrze. No nie wpływa dobrze, ale no hamuje rozproszenie się wirusa. I tak naprawdę to jest najważniejsze. Według mnie powinni zamknąć parki i place zabaw. No, znaczy teraz parki są otwarte. I no ogólnie tak. Nawet inaczej. No bo wiesz, parki są bardzo różne. W miastach są duże parki. U nas na przykład też jest park. U nas na wsi jest park. Wow. Że... Ale że park, że park, czy park, że las? Park, że park. Okej. Okay. Tylko, że on jest na tak małej przestrzeni, że no wiesz, jak ktoś się chce spotkać w parku, to wszyscy są koło siebie. A jak sobie masz parki w dużych miastach, to są wielkie przestrzenie. No tak. Więc według mnie... No... Chociaż w sumie... Nie wiem, czy w tym parku u nas ktoś tam siedzi. Ale według mnie place zabaw powinny być zamknięte, wszystkie takie miejsca rekreacyjne, ale no lasy nie. No. Tylko, że... Gdyby zamknęli wszystkie poza lasami, to możliwe, że dużo osób poszłoby właśnie do lasów. To znaczy, właśnie tu jest teraz taki problem, że na tych najbardziej znanych ścieżkach jest bardzo dużo ludzi. No właśnie. Bardzo dużo. A ja sama się trochę, nie wiem, obawiam się chodzić gdzie indziej, bo po prostu nie znam tych lasów aż tak dobrze. No to bierzemy telefonik, no. Prawda, telefonik, a spalamy mapę Google i idziemy. Nie no, ale wiesz co, są też takie miejsca, gdzie nikt nie chodzi. Nikt, totalny. Byłam ostatnio na spacer. No to takie są lepsze. A czy nie no, w sumie moja kuzynka, ale akurat wracała stamtąd i mówi, idź tam, bo tam nikogo nie ma, i właśnie tam mam. To dobrze, bo tam nikogo nie ma. Ja tak trochę sobie odbyłeś od tej gospodarki. Tak troszkę. No.
Dobra, wracam do gospodarki, bo musimy tam bardzo szybko, sprawnie przejść do aborcji. Bardzo sprawnie, I. a nie, masz jeszcze coś do powiedzenia na temat gospodarki, Ja czy nie? mówiłam, że ja jadę się na gospodarce nie znam. No nie znasz się, no nie wiem, tak totalnie nie masz nic. No. No dobra, no to sobie ja tylko dopowiem, że no ogólnie handel sobie jeszcze ucierpiał mocno. Ogólnie eksport polski. No nie jest fajnie. Chociaż sklepy internetowe trochę zyskały. Tylko trochę, ale. Nie. I know. Właśnie o to chodzi, że nie zyskały. Zależy może też jakie sklepy. No, w sumie tak. Także wiesz, no. Polskie sklepy, no to. Głównymi usługami, no to powinny. Tak jakby. Eksport napędza dużo polskiego handlu, że tak powiem. A rynek tam lokalny no jest dosyć mały. To prawda. W porównaniu do zagranicznego. Polskie jabłka w Rosji, czy tam gdzieś. Nie no, w znaleźć. Rosji to. No. Dobra, no to przechodzimy do kolejnego tematu, czyli prawda leci. Ale nie, bo to nie można tak. To przejście było przewidziane, to już zapomniałeś. Przejście było przewidziane? No, że bardzo sprawne było przewidziane. Nie, jeju, ej, pamięć złotej rybki, no naprawdę, a mnie Nie. się potem czepia. Mam. Bądźcie świadkami, że on nie pamiętał. Nie pamiętałem, dobrze. Też mi się zdarza. No bo No mieliśmy co? powiedzieć, że przez to, że ludzie nie zarabiają, kończą się oszczędności, coraz więcej z telefonów. Bo ja A czytam to... taki wywiad, stawiam, która pracuje w, jak to się nazywa, aborcyjny telefon zaufania. Chodzi o to, że coraz więcej kobiet decyduje się na aborcję, dlatego że stwierdza, że z tych oszczędności nie da rady tego dziecka utrzymać. A raczej z braku oszczędności. Tak, i naprawdę tak jest, coraz więcej kobiet dzwoni. I jeszcze obawiam się, bo wiecie, no normalnie jest co... No normalnie wiecie, no. Normalnie wiecie. Jest sobie... No już nie wiadomo, bo nie powiedziałeś. W normalnych warunkach wszystko działa dosyć sprawnie, kurierzy, albo tam, w sumie nie wiem jak z tymi tabletkami jest poronnymi. Chyba ich nie można sobie tak po prostu kupić. Chyba nie. No w sumie w każdym razie, jeżeli wszystko działa wolniej, albo coś nawet nie działa, to te tabletki dłużej na przykład idą skądś tam do nas, nie? Że dłuższy jest czas przez czego dostarczania przesyłki, o tak. A zawsze można to kupić w aptece, nie wiem. Więc, no właśnie, nie wiem, czy można. Nie znam się, nie kupowałam. Nie, skoro na internecie dostaniesz, to w aptece teoretycznie też, no chyba, że jakieś nielegalne strony tutaj. Właśnie nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że no, dłuższy jest czas oczekiwania, więc... No trochę niefajnie, plus jeżeli wystąpiły jakieś powikłania, to też nie każdy lekarz przyjmie, bo no też jest ciężko. Lekarze często nie chcą przyjmować. No, no i jest. Tworzą się problemy duże. No, ale teraz bardzo szybko, sprawnie przeszliśmy do tematu aborcji, ponieważ nie ma pieniędzy na dzieci, to znaczy, że aborcja. 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 No i co z tą aborcją? Co z tą aborcją? A ja nie wiem, co z aborcją. No, przyszła Fatima, było i nie ma. No tak to sobie po prostu powiedzieć, co wyobrażam, ale nie wiem, co tam się działo z tym. Na razie ucichło to trochę, no ale co ja sądzę? Bo ja może powiem, co ja sądzę. Ja to mówię każdemu wszędzie, na każdym kroku, tylko temat aborcji. A ja nie powiem, ja co ja uważam, sądzę. Że... A bo to niemoralne, dobra, zapomniałam. Nie no, bo ja uważam, że obecne rozwiązanie antyaborcyjne jest dobre. I teraz tak, dlaczego? Jedną grupą w zasadzie, która tak strasznie nie popiera obecnego rozwiązania, są katolicy. Z wiadomych przyczyn. Tylko, że należy pamiętać, że Polska nie jest krajem religijnym. Nie jest krajem katolickim. Więc nie można... podejmować decyzji, które mają wpłynąć na wszystkich Polaków tylko przez pryzmat wiary, ponieważ Polska nie jest krajem religijnym i trzeba się też liczyć z innymi osobami.
Bardzo fajnie to powiedział Szymon Hołownia w sumie. Bo znaczy, ładnie to zobrazował, bo on jest właśnie takim człowiekiem, który twierdzi, że aborcja jest dla niego zła, bezwzględnie. Nie należy tego robić, to jest zabijanie. I w sumie nawet nie wiem, czy jest wierzący, ale chyba tak. Nie, no w ogóle jeszcze się odnoszą do tego, ale... że Polska nie jest krajem katolicznym? Katolickim. Katolickim? To powiem, że sobie zobaczyłem taką statystykę i na tle Europy, to Polska nie była krajem katolickim. Tak, ale chodzi mi prawnie. No prawnie, ale prawnie tak. Prawnie nie jest krajem katolickim. No prawnie nie. No prawnie. No ale wiesz, no teoretycznie obywatele, no tutaj trzeba no, wiesz, podlizać się z barki. To, że władza łamie konstytucję, to nie znaczy, że w Polsce nie ma konstytucji. No, trochę głupi przykład, no ale no, też... Bardzo. Nie, Polska prawnie nie jest krajem katolickim i każdy tutaj ma prawo... No ale wiesz, no ale wyborcą no, trzeba się podlizać. Tak, to, no tak, no ale to właśnie podlizywanie się jest złe. Ale jeszcze wracając do tego Hołowni, bo nie skończyłam, nie że, ale on powiedział, że gdyby on w tym momencie był prezydentem, bo takie było pytanie w wywiadzie, że on gdyby w tym momencie był prezydentem, nie podpisałby zaostrzenia ustawy, bo no, on nie może sam nie decydować według swoich poglądów za miliony Polaków. No tak, znaczy no... Bo jednak no, rządzi krajem, nie tak sam sobie, nie ustala praw, tylko ustala prawa dla ludzi. No tak. Czyli ono jest bardzo dobre gadanie. Nie wiem, tak, bardzo mi się to właśnie podobało. Natomiast nie wiem, jak to dokładnie działało, bo w sumie nie interesowałam się tym tak bardzo wcześniej, ale oglądałam jakiś fragment właśnie z obrad sejmowych, że jakaś tam babka zarzuciła, jak się nazywała, pamiętałam wcześniej. Bo jest ta jedna kobieta, żeby było jeszcze zabawniej, walczy o to, żeby właśnie zaostrzyć tę ustawę, żeby nie wolno było aborcji. I taka, podobno ona była... A wierzy czy nie wierzy? Wierzy. Jeszcze jest matką dziecka z zespołem Downa. Ale teraz zobacz, ona podobno była za tym... No to już tym... widać, dlaczego? Nie, czekaj, zaraz przejdę tego. Ale ona w ogóle podobno była za legalizacją broni w Polsce. A w sumie to się zdarza. No okej, okay, tylko że teraz jest przeciw aborcji, mówi, że chroni życie. Tak fajnie to życie chroni. Nie, a o co chodzi jeszcze? Bo jeszcze tam potem porównywali, że statystycznie większość aborcji dokonywanych na dzieciach właśnie z wadami genetycznymi to są bardzo poważne wady, przez które dziecko nie ma w zasadzie szansy przeżyć. A zespół no Downa jest naprawdę bardzo małym procentem. Ewentualnie, teraz mi to wpadł taki pomysł, że przecież można wskazać konkretne wady, przy których możliwa jest aborcja. Okay. I wtedy wykluczyć zespół Downa. Można to też by było jakieś rozwiązanie. No to moim zdaniem byłoby to takie. Takie, nie wiem, takie. No wiesz, no, poza tym szanujmy życie, ale też pytanie, czy je dziecka, czy ma. Bo teraz tak, o ile hasło szanujmy życie jest takie okej, okay, społecznie, to takie, To jest takie no... moralizatorskie dla społeczeństwa, o tyle wybierzmy dziecko, odrzućmy matkę, jest już typowo takim spojrzeniem chrześcijańskim. A moje zdanie to właśnie słaba opcja. Tak, tylko, no bo wiesz, w religii katolickiej dobrej, znaczy cenione jest, nie umiem się wysłowić, w religii katolickiej cenione jest, jak na przykład matka właśnie oddaje życie za dziecko, czy w ogóle jeden człowiek oddaje życie za drugiego. No poświęci się. I to jest okej, okay, normalne, naturalne dla środowisk religijnych. No, ale tak patrząc... Na Lizu, Lizu. Ogólnie na ludzi różnych wyznań, no to taka matka może pożyć sobie jeszcze długo, długo i urodzić więcej dzieci. No tak. Niż... No skoro to będzie lepsze niż uratowanie tego dziecka. Katolicy nie? mają taką perspektywę krótkowzroczną, nie patrzą na perspektywę znaczy, długą. Nie, to jest też taka krótkowzroczność, bo też taka, no ta matka może urodzić więcej dzieci, to jest znowu rzeczowe traktowanie ludzi, ale no po prostu
Katolicy mają swoje poglądy, ludzie mają swoje poglądy, niech każdy się po prostu szanuje. Ej, Tak, ale nikt do zobacz tej... jeszcze. No? Zobacz. W Co? Polsce jest Patrzę! problem, że przecież ogólnie mamy starzejące się społeczeństwo. To jak sobie taka matka, nie wiem, 30-letnia sobie umrze podczas porodu, no to... Już nie ma. Nie będzie się starzeć. Wiesz? Tak. To jedno. Nie, no ale... Czy jeszcze... Ale jeszcze Teraz chciałem są się przed odnieść chwilą... do No. tej, do tej dziewczyny, która jest za legalizacją broni, no, przeciw aborcji. Aborcy. No to skoro ona ma już dziecko z Downem, tak? No to ona sobie tak mogła powiedzieć, takie, dobra, ja już mam jedno żebane dziecko, niech inne, niech inne też po prostu poznają, co to znaczy. Tak, wiesz, mogła być Nie, taka ja typowo myślę... polska zapis. Nie, Skoro nie, 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 ja miałem kija, bo ten kij nie, na pewno. nie, to nie jest taka kobieta, tylko to jest osoba, która twierdzi, że da się z takim dzieckiem, że to są dobre dzieci, to są, nie, osoby z Downa są świetne, w sensie są przekochani ludzie, no ale, no mówię, ja bym wykluczyła na przykład zespół Downa, wskazała konkretne schorzenia, przy których nie No tak. I to jest ciąża jakieś z gwałtu, zastanawiam. ciąża z gwałtu, no... No ale... Czasami ciężko jest takie dziecko wychować. Bardzo ciężko, I moja teraz jedynka nie popatrzmy musi sobie to na to, przesuwać. że na przykład taka matka, która sama ma wielkie problemy psychiczne, przez to, że została zgwałcona, jak ona ma dobrze wychować dziecko? No nie ma jak. Jeżeli ona sobie sama ze sobą nie radzi, to jak ma sobie poradzić z dzieckiem? I ja jak mam tutaj... przekazać jakiekolwiek wartości, jeżeli ona w tej chwili jest wyprana ze wszystkich wartości? Bezbarwna? No tak. No tylko, że zobacz, Bardziej. to może być taki bardzo, bardzo chyty plan, skoro ona jest taka, wiesz, taka zniszczona psychicznie, może pije alkohol. To tutaj po prostu alkohol nie działa dobrze na dziecko, no to dziecko sobie wyrośnie na tych, na jakiegoś po prostu, no głupie dziecko będzie, przynajmniej ten alkohol. No i prawda, tutaj jest takie pokolenie się wychowa. Ale dlaczego mówisz, że ona pije alkohol? Znaczy, no, statystycznie jest tak, że skoro została zgwałcona... Że co, że osoby zgwałcone piją alkohol? W ciąży jeszcze? Tak. No, w sensie, no, bardzo często się załamują tym. No tak, no ale... No, mówię tutaj statystycznie, nie mówię, że tak zawsze jest. No, ale no, może tak być, że no, sprawdza to takie pokolenie tych dzieci głupszych, że tak powiem. Może sobie dorosnąć, to prawda, no i sobie rząd będzie rządził głupim społeczeństwem. Głupie społeczeństwo się rządzi łatwiej. Dużo łatwiej. No właśnie. Zobacz, chociaż... tutaj ustawa obecnie to może sobie być chytry plan. Chociaż niektórym inteligencja nawet nie przeszkadza. No nie masz. No i co dalej jeszcze spiskowo. Dopuszcza? Czekaj, bo... Ustawa dopuszcza, co, jeżeli ciąża jest z gwałtu, jeżeli dziecko ma wady genetyczne i co? A, i doprowadzenie ciąży do końca zagraża zdrowiu matki, tak? Tak. Okej. Okay. I to. Oni chcą tego zakazać. Niego? Mhm. Nie ma aborcji. Nie będzie aborcji. Koniec. No, nie będzie legalnej aborcji. No. To też trzeba pamiętać. A to w sumie o tym też trzeba pamiętać. To w sumie coś jest takie pojebane, no bo skoro będzie to... Będzie nielegalna, to na pewno ona będzie dostępna. Tylko, że nielegalnie i na pewno będzie droga. Plus, znaczy tak, nie będzie legalnej aborcji, nie będzie bezpiecznej aborcji, tak ludzie też mówią. Bo, ale też mi się wydaje, że na przykład niektóre bardzo zdesperowane kobiety będą próbowały, poronić? No nie, też odpić alkohol, żeby poronić naturalnie. Bardzo możliwe. Więc to też nie jest takie dobre. No... Nie, na kiewie to ustawa antyaborcyjna. No, nie podoba mi się. Naprawdę, aborcji w Polsce nie dokonuje się aż tak dużo. No to dobra, może mnie... nie dokonuje się dużo, no ale i tak nie jest fajne. No. Nawet jakby się wykonywało, nie wiem, jedną rocznie. To i tak, moim zdaniem, nie powinno tak się zakazywać. Ale nie, ja to mówię w innym sensie. Że właśnie ich nie wykonuje się dużo, więc zostawmy to tak jak jest. A w takim kontekście? Tak, tak. Się zdziwiłam, że nagła zmiana poglądu. No.
Nie, no mówię, ja nie jestem ani za zaostrzeniem, ani za zluzowaniem. W sensie uważam, że to jest najlepsze wyjście, jakie można było wymyślić, naprawdę. No ewentualnie można określić te pewne wady genetyczne, które tak, które nie, jak już tak bardzo kupiają. Nie, no mi się nie podoba. Ja jestem za zluzowaniem. Nie, to nie jest dobre, bo też niż demograficzne. Niż Ale. demograficzne? Ale. No. Nie, no nie. Co trzeba powiedzieć? Zabijanie nie jest dobre. Nie, nie jest Nie, ja dobrze. dobre. No. Nie, poza tym mówię, nikt do tej aborcji nie zmusza. Ja jestem bardzo w ogóle za organizowaniem wszelkich akcji pro-life i tak nagłaśnianiem tego Tylko, że i tutaj. zniechęcaniem do aborcji, ale nie zakazywaniem. Tylko, że tutaj trzeba sobie też przejść do drugiej części tej ustawy, czyli edukacja. Bardzo płynnie, prawda? Ale nie, jeszcze, i w sumie jeszcze możemy powiedzieć o jednym, bo jeszcze co jest ważnego w tej ustawie, że nie wiem w ogóle, jak oni to powiązali razem, ale chodzi o to, że raz, że zakazuje aborcji, a dwa, że ogranicza badania prenatalne. No. I to jest w ogóle, to się ze sobą nie wiąże. W sensie te badania są bardzo ważne i to nie chodzi. Co oni chcą zatajać, że dzieci mają wady genetyczne, czy o co chodzi? Bardzo Bo tego możliwe. nie rozumiem. No, no to jeżeli już by przeszło to, że taka aborcja jest zakazana, no to przecież matka powinna wiedzieć, że jej dziecko będzie miało wady genetyczne. I się jakoś A przygotować. po co? Zresztą, no diagnostyka jest w zasadzie podstawą leczenia, więc i w ogóle im wcześniejsza diagnostyka, tym skuteczniejsze leczenie. I to działa w każdym przypadku. No tak, zawsze to działa. Więc, no i jeszcze chcą uczyć diagnostykę. Totalny bezsens. No bo tutaj po prostu pozbijamy mało ludzi, mamy mil demograficzny, jak to przed chwilą powiedziałeś, więcej dzieci, jak w Afryce. Znaczy, co ty, ktoś jeszcze powiedział, że Wiem kto. jak chcecie mieć więcej dzieci, to je adoptujcie, czy coś z tego dziecka. O Ja Jezu. nie wiem. A to jest takie bardzo rzeczowe traktowanie. Dobrze, No. teraz bardzo szybciutko i sprawnie przechodzimy do tematu edukacji seksualnej. Bo jak to się mówi, jakby była edukacja seksualna, to by guma nie pękła, tak? Tak wszyscy mówią. Że, no. I by Nie. się zabezpieczali, a nie, no. Ej, ale ogólnie, czy jak ktoś gwałci, No. zaczyna się, nie? Ej, no to powinien dać tej lasce jakąś antykoncepcję, no bo jak ona zajdzie w ciążę i urodzi dziecko, to przecież znajdą tego gwałciciela po DNA. Myślę, że każdego DNA mają gdzieś. Nie, no ale No tak, istnieje taka znajdą. szansa, że cię znajdą. Nie, no istnieje taka szansa, że go mogą To znaleźć. jest tak mała, moim zdaniem. Nie, no istnieje. Poza tym, no nie ma dziecka, nie ma problemu. Mi się wydaje, że ci Ja. powinni Nie ma dziecka, nie ma problemu. stosować antykoncepcję w swoich ofiarach. No, ej, ale dobra, zejdźmy z tego tematu. Lepiej wyjdźmy. No, ale nie uważasz, że to jest logiczne? No jest logiczne, no ale co jaką antykoncepcję miałby zastosować? Taki potencjalny Nie gwałciciel. wiem. Tableteczki. Albo No. chociaż gumkę. No. Jak sobie to wyobrażasz? Wiesz, jak tabletki gwałtu można podać, to też antykoncepcję też można jakoś Tak, tam przemycić, razem nie? w pakiecie. Najlepiej. O jedny. No przecież jak już on zmusi do seksu, to też on zmusi do połknięcia tabletki, prawda? No tak. Nie wiem, nie No dobra, testowałem, nie przejdźmy do dopałem się. wychowania seksualnego. Oni chcą zakazać, jak wychowanie seksualne, przynajmniej oficjalnie, nie istnieje. Nie istnieje. No, wychowanie dużo sobie nie. Ale to nie jest wychowanie seksualne, a nazywają to wychowaniem seksualnym, więc nie. Chyba, że biorą to jako ogół, jako wszelkie rozmowy o seksualności człowieka, No których zgaduję, i to tak tak. jest bardzo mało i jest ich za mało. Aż się sam gadają o tym wychowaniu seksualnym, ale ono nie istnieje. Jego nie ma.
No bo do edukacji seksualnej zaliczają też, prawda, jak mamy sobie biologię, no to na przykład budowę męskiego członka albo No, no właśnie, żeński pochwy. i czy takie rzeczy też będą zakazane? No to I w wydaje ogóle mi się, że tak. dlaczego są zakazane? W sensie, dlaczego są zakazane? To już nawet, patrząc przez pryzmat wiary katolickiej, jeżeli osoby nie będą edukowane, czym jest seks, to też nie będą wiedziały nawet, jak go unikać. W sensie, stwierdzą... No bo... Co, na przykład dawno, dawno temu sobie to było tematem tabu, a dzieci były, ludzie go uprawiali. Więc jeżeli znowu będzie tematem tabu, no to i tak się go nie będziemy. W sumie chcecie dzieci, a nie chcecie seksu. To się nie łączy. Zwiększenie przyrostu naturalnego. Bocian nie przynosi dzieci. No więc tutaj katolicy... Znaczy, moim zdaniem, to jest w ogóle, nie wiem, cofanie się w rozwoju, to... Tak. Ale no... Nie wiem, dziwne. Ale jeżeli katolicy chcą, żeby nie było seksu przed ślubem, to uświadamiajcie ludzi, że on jest niekoniecznie potrzebny, a nie mówcie o nim, to raz. A dwa, skoro chcecie dzieci, to też mówcie o planowaniu rodziny. To nie, że taka osoba nie... No bo jeżeli katolicy chcą dzieci, no, powinni edukować o planowaniu rodziny. Znaczy, dobra, nauki przedmałżeńskie, bla, 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 będę przyczepiać. Nie. Trzeba edukować od... No nie wiem, no bo to jest, jeśli będzie planowy, no to mniejszy przyrost naturalny, bo będzie nie, zaplanowany. No bo właśnie... Ale tak to w ogóle nie będą wiedzieli, co zrobić, żeby mieć dziecko. No, nie wiem. Przypadkowo. To tam chyba tu. No i będą robić to codziennie, żeby to do próby błędów. No to katolicy, tak, co chcecie osiągnąć? Już miałbyś się, jakby tak następny rok przychodzi, kiedy katolicy zmieniają zadanie, już przedmałżeńskie jest okej. Okay. To śmiechowe by to było, nie, no, strasznie. Nie, to... Raczej tak nie będzie, ale tak chodzi o to, że nie można mieć tematów tabu, bo to prowadzi do bardzo złych skutków. O, złych, złe efekty, złe. Nie podobają się ustawy. Mogą pojawiać się choroby, których ludzie będą się bali, się będą zgłosić do ginekologa. Będą się bali zgłosić do ginekologa na przykład. Ej, ale właśnie, Boże, to w ogóle... Ej, ale sobie teraz pomyśl, jak bardzo takie choroby weneryczne się rozniosą. Mhm. Tak, też. Jak teraz może jest ich mało, nie wiem, nie znam statystyk, to... No nie jest ich pewnie za dużo. Wzrost będzie masakryczny. Mhm. Bo każdy z każdym będzie. Nie, no to też tak nie będzie działało, tylko że... No, nie, no. No. I naprawdę, edukacji w szkołach nie ma dużo. No, trzeba by się bardzo dać. Mało się o tym mówi. Bardzo mało się o tym mówi. Więc nie wiem, co oni jeszcze chcą obcinać. Ale... Ja ci to kiedyś mówiłem. To jest zobligować młodych ludzi do wchodzenia na Pornhuba. Tak było. I stamtąd, żeby się edukowali. No i to jest właśnie napędzanie w rynku pornograficznego, więc też zupełnie odwrotny efekt niż zamierzony. No, co tak oni chcą trochę osiągnąć? Nie wiem, nie siedzimy w głowie polityków, ogólnie ja jestem przeciw temu, tej ustawie bardzo. No, to i, raczej logiczne. I wam widzowie też polecam bycie przeciw. Nie wiem, czy polecasz naszym słuchaczom bycie przeciw, czy nie polecasz? Ja oczywiście. Oczywiście. Na poprzednią ustawę, ta obecnie, no też. Przeciw. Ale nie bądźcie przeciw gospodarce. O nie, przeciw gospodarce. A co, jak można być przeciw gospodarce? Nie no, żart. Czołg. To słaby żart. Taki słuchaj bym powiedział. Aż się napić musiałem. Odbiliśmy czołg. Ej, nie mam czego, a mogę udać, że piję. Wypiłam całą herbatę przed podcastem i teraz mam tutaj taki ładny kubek. Kubek na urodziny dostałam kiedyś. No ja niestety nie widzę tego. Później podoba, a zobaczę, co to jest montażu.
Ej, bo ja teraz piłam dwie rzeczy, nie? Że miałam kawę i herbatę i miałam filiżankę i taki kubek kolorowy, kojarzysz? A coś kojarzy było, no. No dobra. To co? Mamy jeszcze coś do Ptaszkiem. powiedzenia? Ej, daj kubek z ptaszkiem na miniaturkę, jak seksualność. Dobra, nie. Nie. Koniec. Żegnamy się. Żegnamy się. Żegnamy Już. się? Dobra, no to co? To był, który, nie wiem, tak było o czym? O trzech tematach. Taki testowy w sumie trochę. Bo Trochę pierwszy raz, tak? nie wyschnięty, trochę nie wyszedł. Chyba. Trochę nie wyszedł, ale to testowy pierwszy, więc no, chyba nie było źle. Nie wiem, to Po prostu napiszcie w komentarzach albo zostawcie po ocenkach. mamy tak krótkie tematy, że musieliśmy je zrobić razem. No, tak, trzeba było. Znaczy w ogóle powiem ci, że chyba on wyszedł najdłuższy odcinek ever. Chyba nawet dłuższy niż poprzedni. Nie jest dłuższy niż poprzedni. Oj, nie wiem. Nie, Nie chyba jest, bo dłuższy ja nie. jest na nią czas. Chyba, no co? Ja byłem dawcą, ona była sobą. A ja wciąż jestem Wciąż taka jesteś. sama. Tak, bo ty się nie zmieniasz. Ty ciągle jesteś taka sama, naturalna. A ja się zmieniam. Zakładam Nie no, teraz maskę jestem na już nagraniu. bezbarwną i już tak wiesz. Bezbarwna. No. Dobra, Ej, czy nie mojego jesteś taka ostatnio sama, robiliśmy czy tobie byłaś reklamę. bezbarwna? Ej, jak ostatnio robiliśmy tobie reklamę, ej, to zróbmy teraz mi. Proszę. No tobie reklamę? Także sobie Ostatni nie ma reklamę. czego reklamować. Tak, ja tylko Facebook do Cicho reklamowania i jest! Instagram. Instagram. Instagram bezbarwna. To jest podłoga na końcu. Aha. Trzeba to napisać w podłodze. Bo mi Dokładnie. ukradli jego mój pomysł. Jego tak, twój pomysł, no zdecydowanie. Ej, no bo ja to powiedziałam. Powiedziałam, że mam nazwę. Jeszcze sobie przywłaszczę. No tak, no bo ja ją wymyśliłem. Jeszcze się pokłóćmy na nagraniu. Będzie fajnie. To jest ogólnie najbardziej dygresyjny odcinek. tak. Tytuł będzie Gospodarka, aborcja, wychowanie seksualne, kłótnia. Gospodarka aborcyjna. Nie, dobra, Kaju, bo do dziwne rzeczy dochodzi. Więc Ej, bye dobra, nie, na serio, zapraszamy. bye. No, zapraszam na bezbarwne na profile. Na Facebooka Zuzanny Jurkiewicz. Nie, to jest bezbarwne. No, ale... Piszecie Zuzanny Jurkiewicz stronę, to tam będzie takie zdjęcie ładne, czarno-białe z A tylko twoją logami. stronę Dobra. ciężko znaleźć. Jak wpiszesz Zuzanny Jurkiewicz stronę, to nie tak się... Piszesz, że jak nie wpiszesz stronę, to jest ciężko. Wiesz, że ja ostatnio wpisałem stronę i musiałem zjeżdżać na dół? O nie, Musiałem najgorzej. skrzyżować? No właśnie. Ej, bo to takie wyzwanie dla was. Zróbcie tak, żeby już nie było tak ciężko. Żeby wydawcą nie musiał scrollować, bo on dużo robi paluszkami, tam No tak, gra w losu czy paluszkami. coś i potem go bolą. Potem go bolą, jak wieczorem Ja szukam nowej strony. to ja sobie na nagranie wygiąłem palca nie wiem, 100 stopni. Znaczy nie, dobra, 180, O małego. nie, o nie. Ja tylko nie wiem, jakbym musiał Najgorzej. ustawić Nie rób palce, tego przy żeby było ludziach. to widać. O, tak widać. Dzień dobry, wyginam. Nie rób tego przy ludziach. Czemu? Dobra, ej, nie, bo nam się pasypał odcinek teraz. Po Posypał. tej reklamie cudownej. No bo to zakończenie jakoś może być sobie luźne takie i takie, że nikt nie został pewnością. Tak, wszyscy chyba Ale jak ktoś zmęczeni. został, to teraz zostawię w komentarzu, nie wiem. Napiszę w Arbuza! komentarzu, nie, Arbuza! poza nie. Nie wiem, lizaka. Czemu? Arbuza. No co, arbuza i lizaka. O! To kto woli mnie, to arbuza, a kto jest zadowcą, ten lizaka.